Szczęść Boże, witajcie z mojego pokoiku, z tej strony Przemysław Janiszewski z kanału Moc Słabości. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić tym takim osobistym świadectwem, tym kim dla mnie jest Maryja jako ukryta Miriam na podstawie książki wydanej przez wydawnictwo Esprit. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem tę drugą książkę u Was wydać. Tajemnica ukrytej Miriam, cicha i skuteczna walka duchowa. Dlaczego ukryta Miriam, dlaczego tajemnica ukrytej Miriam, dlaczego cicha i skuteczna walka duchowa? Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, bo przecież dziś wyjątkowy temat. I od razu przechodząc do Mechitum, prawda? Jak to się mówi, chcę zacytować i tak uczynię fragment z katechizmu Kościoła katolickiego numer 487. Wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, czyli czego naucza wiara o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa. Mówiąc krótko, nie poznamy prawdziwej Maryi, jeżeli nie będziemy czytali Pisma Świętego. To Słowo Boże wyjaśnia nam, kim jest Maryja, jaka jest Maryja. Można mieć Swojego Bożka, można mieć swojego, że tak powiem, Chrystusa w cudzysłowie. Można mieć swój Kościół, który nie będzie miał dużo wspólnego z Kościołem Katolickim, Apostolskim. Można również mieć i swoją Maryję, która nie będzie tą prawdziwą Maryją, bo jak powiadam, ta prawdziwa Maryja została opisana i sama siebie niejako zdefiniowała właśnie w słowie Bożym. I o tym jest książka Tajemnica Ukrytej Miriam. Książkę tę pisząc oparłem o Pismo Święte oparłem na tekstach Pisma Świętego, na wypowiedziach Ojców Kościoła, wypowiedziach Ojców Pustyni, jak i również wypowiedziach Mistyków. I chcę Wam fragment z tej książki przeczytać. Strona 80. Co zrobić? Gdzie i za kim się udać, aby być tak przygotowanym do walki duchowej jak ona, czyli jak Maria. O tym jest ta książka. Musisz pójść z ukrytą Miriam, uwaga, na pustynię, aby tam szkolić swoje serce, edukować swój umysł, wpatrywać się w prawdę, którą jest Jezus Chrystus i uświęcać swoją duszę przez upodabnianie się do Syna Niepokalanej. Jeśli bowiem chcemy odkryć i wejść w prawdziwe nabożeństwo Najświętszej Marii, Panny, które jest uczestnictwem w Bożej Mocy i Mądrości, oraz nałożyć na siebie duchowy pancerz, musimy razem z nią udać się na pustynię, która sprzyja nasłuchiwaniu Ducha Świętego. Pamiętamy, że naród wybrany Wędrował przez pustynię 40 lat. Oczywiście mogli tę drogę przejść dużo krócej. 40 lat w Piśmie Świętym jest liczbą symboliczną, oznacza nie tylko czas nawrócenia, czas naszego powrotu do Boga, ale również i czas odszukania Boga, ale i również czas oczyszczenia. 40 lat pamiętamy. Izraelici wędrowali przez pustynię, 40 dni trwał potop, 40 dni Chrystus przebywał na pustyni, gdzie konfrontował się z demonem. Chrystus 40 dni przebywał na pustyni i tam stoczył cichą i skuteczną walkę duchową. Jeżeli przeczytamy sobie ten fragment Ewangelii, który opowiada o pobycie Chrystusa na pustyni, to od razu zauważymy, że Chrystus walczy z szatanem, słowem Bożym. I Maryja uczy nas jako cicha i ukryta Miriam. I o tym jest właśnie i o tym opowiada Maria w swej tajemnicy, cichej i skutecznej walki duchowej na podstawie Pisma Świętego, to znaczy walki z słowem Bożym, które przecież jest tym mieczem obosiecznym. Maria wyprowadza nas na pustynię, czyli w cisze tam, gdzie nie ma dostępu do nas, do naszych serc, zgiełk naszej codzienności, pustynie, która jest no, jedną wielką niewiadomą. Wędrując przez pustynię, potrzebujemy przewodnika. O zgrozo wędrować przez pustynię bez przewodnika. Zgubić się na pustyni oznacza śmierć, a każdy z nas przez tę pustynię musi przejść, ponieważ to na pustyni możemy wsłuchać się i usłyszeć głos Boży. Głos Ducha Świętego, otworzyć się na dary Ducha Świętego. Maryja uczy nas w jakiś sposób ogarnąć swoim sercem Ducha Świętego. I dalej w tejże książce zapisałem takie słowa. Posłuchajcie, Maryja jako ukryta Miriam żyła w cieniu. Ciekawe o co chodzi żyła w cieniu, jest uosobieniem starotestamentalnego terminu szekina. Miejscem, w którym zamieszkał prawdziwy Bóg, stając się prawdziwym człowiekiem. Jako oblubienica Ducha Świętego, uczy nas także otwierać się na niego i przyjmować jego dary, które są, uwaga, amunicją w walce duchowej. Dlaczego tak często narzekamy? Znaczy, wydaje mi się, że często, znaczy ja często narzekam na Pana Boga, że mi zsyła cierpienia. Czy znaczy nie, że syła, tylko że dopuszcza cierpienia? Wiemy, że cierpienia, śmierć. Wojna nie pochodzą od Boga, tylko są konsekwencją ludzkich wyborów tego, że człowiek chce żyć po swojemu, według własnego, widzi mi się. Dlaczego tak często trudno nam przyjąć wolę Bożą, która objawia się w ciemności, bo przecież tam, gdzie ciemność, tam najbardziej potrzeba światła tam, gdzie mrok najlepiej światło widać. Otóż, jak powiedział mi mój znajomy przyjaciel, zakonnik Paulin, zresztą uczeń ojca Augustyna Pelanowskiego. Tak kiedyś z nim rozmawiałem, tak się żaliłem, ojcze, no że takie cierpienia różne, już nie mam siły, tu, tamto nie wychodzi, kruchości, słabości. On mówi, chwila, 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 Przemek, po to to ci wszystko jest dane tutaj na ziemi, żebyś nie musiał po śmierci krążyć po różnych, że tak powiem, poziomach czyśćca. To znaczy lepiej tu pokrążyć po swoich słabościach i kruchościach, czy może inaczej w słabościach i kruchościach doświadczyć własnej bezmocy, żeby sobie skrócić po śmierci tę drogę do nieba. Jak mówił inny z kapłanów, jeżeli chcemy pójść do nieba, to nie możemy celować w czyściec, bo tak jak strzelając z łuku, żeby trafić w cel, zawsze musimy jednak nieco wyżej celować, żeby strzała opadająca trafiła w cel. Zawsze trzeba celować wyżej, żeby przynajmniej to minimum zrealizować. Oczywiście to jest tylko pewna metafora, natomiast Maria jako ukryta Miriam uczy nas wsłuchania się Słowo Boże. To znaczy, otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym od Boga wszystko, co jest konieczne, abyśmy się uporali z naszą drogą do nieba. Uwaga, uporali się, ale tylko w jednym kontekście, w jednym znaczeniu. Idąc za Chrystusem, tak jak naród wybrany kroczył za Mojżeszem, który był przecież przedstawicielem samego Boga Jachwę. Boga Jachwę, Jachwę, ten, który jest, czy tak jak mówi Septuaginta, będący. Maria uczy nas tej cichej, skutecznej walki duchowej przez wsłuchanie się w to, co jest teraz. Taką najcięższą bronią i najcież, naj, najczę, najczęściej stosowaną przeciwko człowiekowi bronią demona jest gdybanie. Demon chce nas wprowadzić w tę logikę gdybania co by było gdyby. Znaczy, nie rozmyślaj nad tym, co by było gdyby, bo właśnie ucieka ci to, co jest teraz. A Bóg jest Jahwe, jest tym, który jest tu i teraz. Tu i teraz otrzymujemy łaskę Bożą, żeby odpowiedzieć i żeby podjąć te wszystkie dary, odpowiedzieć na dary, które Bóg nam dał i zrealizować pasje i talenty, które Bóg nam daje. Jeżeli jesteśmy do czegoś powołani, to znaczy, że Bóg daje nam również możliwości sprostania tego, temu powołaniu. To nie jest tak, że Pan Bóg obdarza nas darami i takimi, prawda, cukiereczkami, które są zawinięte w taki papierek, którego nie możemy odwinąć, czy obdarza nas jakimś prezentem, który jest za szkłem i nie możemy go rozpakować. Skoro Pan Bóg daje nam jakieś dary, to daje nam również możliwość odpakowania tych darów i się nimi cieszenia. I właśnie o tym opowiada nam Maria jako ukryta Miriam. Bardzo serdecznie polecam Wam tę książkę. Ona dla mnie jest bardzo ważna, bo tutaj zawarłem również moje... Osobiste świadectwo spotkania Maryi w mojej codzienności, a że cała książka oparta jest na Słowie Bożym, na Ojcach Kościoła i Ojcach Pustyni, to tym bardziej można być pewnym, że rzeczywiście Maryja jako ukryta Miriam uczy nas cichej i skutecznej walki duchowej. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.